Rozmowa Polskiego Radia 24. Witam serdecznie. Krzysztof Grzybowski. Naszym gościem jest pan Michał Kobosko, Polska 2050, wiceprzewodniczący tegoż to ugrupowania. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa. Panie pośle, jak to się stało, że kilka miesięcy po wyborach postanowił pan porzucić wiejsko na rzecz europarlamentu? To brzmi, takie słowo porzucić, brzmi bardzo pejoratywnie. Ja niczego nie porzucam. Nie porzucam polskich spraw. Zostawia pan Sejm, dobrze, zostawia pan Sejm na rzecz europarlamentu, tak lepiej? Może pan użyć takiego określenia, że zostawiam, w tym sensie, że jeżeli wyborcy tak zdecydują, bo to nie jest moja decyzja, tylko wyborców, ja mogę tylko prosić o głosy na mnie mieszkańców Warszawy, Obwarzanka Warszawskiego i Polonię zamieszkałą poza Polską. Jeżeli wyborcy tak zdecydują, to będę walczył o polskie sprawy w Brukseli i w Strasburgu, będę walczył o polską pozycję w Europie i o to, żeby Europa poradziła sobie z dzisiejszymi wyzwaniami. A panie pośle, proszę mnie wyprowadzić z błędu, ale czy pan, no spory czas temu, ale jednak nie mówił o tym, że do żadnego europarlamentu wybierać się nie będzie, bo jest zbyt dużo pracy w parlamencie krajowym? Proszę zacytować konkretną moją wypowiedź. Ja nie przypominam sobie takiej wypowiedzi. Mojej. Wyprowadził mnie pan z błędu w takim razie. To o to chodziło. Ale to nie zmienia faktu, że pojawiły się takie głosy, że skoro wiceprzewodniczący Polski 2050, człowiek uważany za... I to jest oczywiście jak najbardziej pozytywne określenie, panie pośle. Uważany za mózg tego przedsięwzięcia, za mózg tego ugrupowania idzie do Brukseli, no to być może to jest znak, że projekt Polska 2050 będzie się zwijać. No wie pan, jeżeli pójście do Brukseli, praca w Parlamencie Europejskim, gdzie są przedstawiciele 27 krajów członkowskich, ponad 700 europarlamentarzystów, gdzie załatwione są w pozytywnym tego słowa znaczeniu sprawy ważne i dla Polski, i dla całej Europy. A dzisiaj sytuacja Europy jest najpoważniejsza po 1989 roku. Jeżeli to ma być sygnał zwijania się mojej partii, nie wydaje mi się. Dotychczas byliśmy reprezentowani przez jedną osobę w Parlamencie Europejskim, przez panią posłankę Różę Thun, świetnie znaną, rozpoznawalną i ciężko pracującą w Parlamencie Europejskim. Po tych wyborach 9 czerwca mamy nadzieję być reprezentowani przez zdecydowanie większe grono europarlamentarzystów. To oznacza, że Polska 2050, która 15 października wprowadziła ponad 30 posłów do polskiego Sejmu po raz pierwszy, wprowadziła 5 senatorów. W tym roku w kwietniu wprowadziła pierwszych swoich całkiem spore grono radnych samorządowych różnego szczebla, a teraz chce wprowadzić grono europarlamentarzystów. Szczerze mówiąc, ja tu nie widzę oznak zwijania się naszej partii. No to być może jakichś dosyć istotnych zmian, jeżeli chodzi o strategię, politykę i cele stawiane sobie przez liderów partii. Bo, no tak jak wspomniałem, Michał Kobosko, czyli wiceprzewodniczący, stara się dostać do europarlamentu. Marszałek Szymon Hołownia, szef Polski 2050, dość chyba jednak nieoczekiwanie mówi o tym, że jeszcze nie wie, czy wystartuje w wyborach prezydenckich, bo spodobała mu się praca w Sejmie. To są dosyć ciekawe głosy, ciekawe decyzje i to wszystko w jednym czasie, panie pośle. No tak, no nie my wymyśliliśmy kalendarz wyborczy. On jest taki, jaki jest. To są trzecie wybory w krótkim czasie w Polsce. My wiemy, bo rozmawiamy, bardzo dużo rozmawiamy z wyborcami ostatnio, choćby przy okazji zbierania podpisów pod naszymi listami poparcia naszej listy, że wyborcy są już trochę zmęczeni generalnie wyborami, tą całą serią, więc dobrze, że te wybory do Parlamentu Europejskiego, ważne wybory 9 czerwca, będą ostatnimi z tej serii, potem prawieroczna przerwa przed wyborami prezydenckimi. Natomiast ja uważam i nigdy tego nie robiłem i nie robię, ja nie podlizuję się swojemu szefowi, ale uważam, że bardzo dobrze wykonuje swoją rolę, swoją funkcję marszałka Sejmu Rzeczpospolitej. I to jest druga osoba w państwie polskim, nie tylko nominalnie, nie tylko tytularnie. I jeżeli bardzo dobrze sprawdza się w tej roli, no to można by zapytać, dlaczego miałby z tej roli rezygnować. Ja wierzę... Jeżeli pan pozwoli, tylko dopytam właśnie o to stanowisko. A nie było takich ustaleń dotyczących rotacyjności tej funkcji z Lewicą? One są. Jest umowa koalicyjna. To było ustalenie w ramach umowy koalicyjnej,
czterech partii tworzących koalicję 15 października i te uzgodnienia są i one dzisiaj obowiązują. Czy one będą obowiązywać za rok? Wie pan, ja znam polską politykę od 4 lat jako osoba biorąca w niej udział, od wielu lat jako dziennikarz, osoba będąca blisko polityki. Ja wiem, jak wiele rzeczy, nie tylko zresztą w polskiej polityce, zmienia się w ciągu kilku miesięcy. I wydaje mi się, że skoro mówimy teraz, czy właściwie nie my mówimy, ale spekuluje się o szerokiej rekonstrukcji rządu, której miałby dokonać premier Tusk. Ja od razu powiem, że nie wiem nic o szerokiej rekonstrukcji rządu, ale premier ma przecież prawo codziennej oceny swoich ministrów. No to ja osobiście nie wykluczam, że będą też możliwe nie tyle rekonstrukcje, co renegocjacje umowy koalicyjnej wiążącej nasze 4 partie. Ale dziś nie ma takiego tematu jak rekonstrukcja tej umowy, zmiany zasad współpracy. Dziś każda z naszych 4 partii ma do zrobienia bardzo dużą robotę w ciągu tego miesiąca, jaki pozostał do wyborów europejskich. No dziś tak, ale pytanie jak będzie jutro, jak sam pan zasugerował, w ciągu roku wiele się może zmienić, również jeżeli chodzi o kwestię rotacyjności stanowiska marszałka Sejmu. Ale to skoro wspomniał pan o rekonstrukcji, na razie mowa jest o 4 ministrach, tych ministrach, co akurat jest oczywiste i nie wzbudza kontrowersji, którzy również startują w wyborach do Europarlamentu, ale od wielu, wielu tygodni, choć wiem, że staż tego rządu nie jest długi, ale naprawdę od kilku tygodni mówi się o takich mocnych kandydatach do rekonstrukcji. Pani minister Paulina Henik-Kloska i pan minister Czesław Siekierski, czyli no, nie Polska 2050 w przypadku pana ministra, ale trzecia droga. To chyba już można w ten sposób obie te postacie opisać. Co wy na to? No, my na to tyle, że pani minister Henik-Kloska wykonuje niezwykle ciężką, odpowiedzialną pracę. I znowu, nie mówię tu, żeby w jakiś sposób być dla niej zbyt miłym, tylko po prostu resort klimatu i środowiska jest jednym z największych, najbardziej rozbudowanych i wymagających resortów ministerstw w polskim rządzie. I ja widzę, obserwując to trochę z boku, ale widząc kolejne decyzje pani minister, jej zespołu, zastępców, wiceministrów, że w tym ministerstwie no właściwie czego by się nie zrobiło, to się komuś nastąpi na odcisk i ktoś będzie bardzo niezadowolony. I były już protesty pod Sejmem ze strony czy to leśników, czy branży drzewnej, meblarskiej, różnych branż, bardzo wielu branż, bo wszystkich właściwie dzisiaj, wszystkich branż i wszystkich warstw społecznych dotykają sprawy klimatu i środowiska. Jeżeli mamy odpowiedź na te wyzwania, które są, a one są realne, bo wszyscy widzimy, jak się zmienia klimat i środowisko wokół nas, no to potrzebne są decyzje, czasami trudne i czasami kosztowne. Więc i ostatnie moje zdanie i moja ocena jest taka, że bardzo dobra praca pani minister Henik-Kloski. Nie widzimy żadnego powodu, żeby ona akurat miała się pożegnać z tym stanowiskiem. Ona podjęła się zadań nie na 4 czy 5 miesięcy, tylko na całą kadencję. I jestem przekonany, że z sukcesem będzie te zadania wykonywać nadal. Będziecie wspierać PSL, jeżeli chodzi o pana ministra Siekierskiego? I znowu, prawdę mówiąc, trudne ministerstwo. Ministerstwo, wokół którego rozpalone są wielkie emocje związane z protestami polskich rolników. Ja nie znam żadnego działania pana ministra Siekierskiego, które byłoby niezgodne z interesem polskich rolników. Powiedziałbym raczej, że to pan minister Siekierski i jego ekipa, zastępcy, wzięli się poważnie za rozwiązywanie problemów, których nasi poprzednicy rozwiązywać albo nie umieli, albo nie chcieli. Więc jeżeli pan minister Siekierski, a tak rozumiem jego sytuację, podjął się działania i zadań na pełną kadencję, no to dzisiaj nie widzę żadnych powodów, żeby miał tę misję przerywać. Wiele spraw jest na etapie rozwiązywania. Wiem, że pan minister uczestniczy w bardzo intensywnym dialogu z jednej strony z organizacjami rolniczymi w Polsce, ale z drugiej strony z Komisją Europejską, bez której decyzji no, pewne kierunki nie zostaną określone i nie zostaną naprawione z punktu widzenia interesów naszego rolnictwa. To zmierzając już ku finałowi, panie pośle, czy trzymając się rekonstrukcji, czy Lewica powinna oddać wam jakieś ministerialne stanowisko? Bo pytany o te kwestie, dopiero co, pan poseł Sławomir Ćwik no, wyraźnie dał do zrozumienia, że tak, mówiąc o tym, że wystarczy porównać wyniki wyborcze trzeciej drogi i wyniki wyborcze Lewicy, żeby klarownie odpowiedzieć sobie na to pytanie. To jest rzeczywiście tak klarowna sprawa? No jeżeli mówimy o wyniku w wyborach samorządowych, jeżeli na podstawie tego jednego zdarzenia
wyciągać by wnioski, no to do pewnych zmian mogłoby dojść, czy mogłyby być rozważane. Ja jednak, patrząc z perspektywy całej koalicji 15 października i wobec zadań, które są przed nami, a jak powiedziałem, miesiąc został kampanii wyborczej przed wyborami europejskimi i to na pewno nie jest moment, żeby rozmawiać o jakichś zmianach wewnątrz koalicji. Przyjdzie moment wyborczy, to będzie kolejny bardzo ważny także sondaż, tak to można określić, nastrojów społecznych i jeśli chodzi o frekwencję w tych wyborach i jeśli chodzi o rozkład poparcia dla poszczególnych partii. Myślę, że to będzie taki punkt, mając też w perspektywie, czy raczej nie mając w perspektywie kolejnych wyborów za 2-3 miesiące, że będzie można rozmawiać, oceniać, jak nasza koalicja funkcjonuje i kto w tej koalicji jaką rolę powinien odgrywać. Na dzisiaj nie widzę pola do tego, żebyśmy siadali do jakichś gwałtownych rozmów. Nie ma powodów do żadnych gwałtownych rozmów. Ta koalicja funkcjonuje dobrze, rozwija skrzydła. Trzeba dać poszczególnym ministrom szansę na to, żeby wykorzystali ten czas, który jest przed nimi. Pan mówi o tym, że ta koalicja działa sprawnie, jest spójna, ale patrząc na przykład na to, co dzieje się w sejmiku dolnośląskim albo w sejmiku wielkopolskim, to można mieć pewne wątpliwości. No tak, pan mówi o sytuacji regionalnej. Każdy region Polski jest inny, każdy ma swoją specyfikę. Ja uważam, że jesteśmy naprawdę bogaci różnorodnością naszego kraju. No, w każdym sejmiku zapadły inne decyzje wyborcze, jest nieco inny układ sił i wszędzie trwają negocjacje albo zapadają decyzje związane z tym, jak stworzyć większość w danym sejmiku. Ja osobiście wychodzę z założenia, że Polska 2050 i nie to, że ja wychodzę. Nasze podstawowe założenie jest takie, że Polska 2050 nie wchodzi w koalicję z polskim z Prawem i Sprawiedliwością, z PiS-em, nie tworzymy takich koalicji samorządowych, a w związku z tym w sejmiku dolnośląskim nie widzę podstaw do tego, żebyśmy tworzyli koalicję z ugrupowaniem Bezpartyjni Samorządowcy, które było tak naprawdę satelitą PiS-u w poprzedniej kadencji samorządowej. Więc tu jesteśmy na etapie rozmów, ale jak powiedziałem, ani PiS, ani jego satelici samorządowi nie są partnerem, z którym chcielibyśmy wiązać jakieś nadzieje i zawiązywać jakieś sojusze. Co powiedział pan poseł Michał Kobosko, Trzecia Droga i wiceprzewodniczący Polski 2050, startujący do Europarlamentu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Miłego popołudnia.